Polska to piękny kraj, gdzie jest wiele miejsc ciekawych, które należy zobaczyć, ale jednym z takich miejsc, które należy odwiedzić, jest gmina Stegna. To piękna gmina, oprócz tego, że mamy morze, las, słońce, mamy Mistrzostwo Świata w poławianiu bursztynów w Jantarze, mamy cieki wodne, dzięki którym można uprawiać turystykę wodną, mamy szlaki rowerowe i inną infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem gminy. Ale to nie są jak gdyby wszystkie zadania, wszystkie obiekty, którymi możemy się pochwalić. Musimy pamiętać jeszcze, że gmina Stegna to są obiekty zabytkowe, zabytki techniki, śluza Gdańska Głowa, most w Rybinie, to jest drewnica Żuławki, gdzie mamy domy podcieniowe. To są wszystko elementy, które w naszej pięknej gminie należy zobaczyć i odwiedzić. Na pewno, tak jak w każdej gminie, jak w każdym domu, jest wiele rzeczy, które należy zrobić i które należy poprawić. Do takich rzeczy, z którymi ja się staram rozwiązywać, należy na pewno budowa infrastruktury. To głównie dróg, chodników, ciągów pieszych, którymi mogą korzystać czy turyści, czy mieszkańcy, odwiedzając naszą gminę. To jest również pomoc dla inwestorów poprzez opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego do tego, żeby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Takim inwestorem strategicznym, którego udało się dla nas zdobyć, jest na pewno budowa stacji Orlen w Stegnie, która umożliwia korzystanie wszystkim turystom, mieszkańcom praktycznie z terenu całej Mierzei. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, znajdujemy się w nowo utworzonym kinie w Gminnym Ośrodku Kultury, która tak naprawdę niedawno został zakończony remont. Czekamy jeszcze teraz na oficjalne otwarcie z udziałem zaproszonych gości, ale pokrótce jeszcze powiem sprawy związane z kinem, czyli jak to powstało. A było ciężko, naprawdę było trudno. Zostałem kiedyś zaproszony do pani wójt na spotkanie. Pani wójt powiedziała, przekazała mi ulotkę i powiedziała wprost: chcemy mieć takie kino. Rozmawiałem z mieszkańcami i wiemy, że jest to potrzebne. Dostałem tą ulotkę, troszeczkę byłem przestraszony, jak to zrobić i tak dalej, ale udało się. Myślę, że efekt wizualny, to co widzimy tutaj, jest naprawdę imponujący. Powiem tak, repertuar, czyli kino, czyli filmy, czyli tak naprawdę coś, co będziemy tutaj wyświetlać, to jest, powinno być autorstwem nie tylko naszym jako Gminnego Ośrodka Kultury, ale będziemy prosić Was, mieszkańców Stegny, Mierzei i może też nie tylko przyjezdnych turystów, abyśmy tak naprawdę wspólnie byli autorami i wspólnie bylibyśmy tworzyli ten repertuar kina, czyli filmy, które będziemy wyświetlali, mają odzwierciedlać nasze społeczne potrzeby. Przy okazji tego chciałbym się pochwalić, że ruszamy z nową sekcją, z Klubem Filmowca, wideoreportaż, gdzie będzie prowadził znany tutaj lokalnie filmowiec Przemysław Snopek. Mam nadzieję, że znajdziemy chętnych, bo wiem, że już się to niektórzy pytają. Jest to taka nowa forma medialna, współczesna oferta związana z całą tą elektroniką, czyli z kręceniem, z montażem filmów. I jeszcze chciałbym się też pochwalić, że ruszyliśmy z nowymi zajęciami muzycznymi, które już trwają tak naprawdę. Są to zajęcia, które mają stworzyć musical, czyli zajęcia muzyczne i taneczne. Cały koszt w tej chwili wynosił około 230 tysięcy. Z tego 128 tysięcy otrzymaliśmy poprzez lokalną grupę działania. Pozostałe środki oczywiście pochodzą z budżetu gminy. Ale dzięki takiemu wspólnemu działaniu, możliwości dofinansowania, udało nam się to zadanie zrealizować. Mam nadzieję, że ono spełnia oczekiwania mieszkańców, że będzie pomocne w promowaniu i naszej gminy. Kiedyś były kina, tak, nawet objazdowe, ale to było bardzo dawno temu i gdzieś jakby ten trend zaginął. No, do kiny, do których chcemy się poruszać, czy w Gdańsku, no, jest znacznie na odległość i zarówno koszty biletu, no, dla całej rodziny, powiedzmy, one są znacznym wydatkiem, a u nas będzie można skorzystać z symbolicznej opłaty i będą mogły korzystać co całe rodziny, mogą korzystać dzieci, planujemy poranki i dla występy dla dzieci i młodzieży szkolnej, więc ja myślę, że to naprawdę w perspektywie to bardzo dobre rozwiązanie przede wszystkim dla nas, jako dla społeczeństwa. Zamierzamy jeszcze stworzyć klub filmowca, filmowy, gdzie będziemy spotykać się w wyznaczonym czasie, będziemy rozmawiać o filmach takich ważnych, jak to się mówi, dla historii kina.
I cóż jeszcze chciałbym na koniec, moi drodzy, zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury. Tak naprawdę drzwi u nas są cały czas otwarte, czekamy na Was, na Wasze sugestie, bo tak naprawdę chcemy razem budować kulturę tej społeczności i to, co będziemy oferować, będzie głównie opierało się na Waszych potrzebach. Proszę Państwa, no kino za rogiem jest wyjątkową taką okazją, żebyśmy się mogli wszyscy spotykać, żebyśmy mogli wybierać to, co jak gdyby nas najbardziej interesuje. Oczywiście kino za rogiem mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że to jest ten element, który będzie również nas łączył.